Z filozofii umysłu, jeden, czyli elementarnej filozofii umysłu. Tematem dzisiejszego wykładu jest dualizm psychofizyczny. Ja się nazywam Marcin Miłkowski, jestem profesorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Rozpoczynamy blok tematyczny w tym wykładzie, który jest poświęcony problemowi psychofizycznemu. Problem psychofizyczny można nazwać sporem o duszę, jakby chciał powiedzieć Kazimierz Ajdukiewicz, jeden z ważniejszych filozofów w szkole lwowsko-warszawskiej. I ten spór o duszę rzadko bywa rozważany na zimno, powiada Ajdukiewicz. Będziemy mieli do czynienia z wieloma sporami, wieloma kontrowersjami, mocnymi stanowiskami, więc proszę zapiąć pasy i słuchać dalej. Plan wykładu. Zacznijmy od intuicyjnych powodów, do których wiele osób uznaje dualistyczne rozwiązanie problemu psychofizycznego za satysfakcjonujące. Rozróżnimy typy dualizmu, przede wszystkim dualizm substancji, dualizm własności, przy okazji troszeczkę napomykając o dualizmie pojęć, aż wreszcie przejdziemy do nieintuicyjności dualizmu czy dualizmów, mówiąc, na czym polegają ich zasadnicze problemy. Po tym wejściu w głęboką wodę rozmaitych rodzajów dualizmu, przyjrzymy się jeszcze raz strukturze problemu psychofizycznego. Zastanowimy się, o co w nim tak naprawdę chodzi, aż wreszcie podsumujemy ten wykład, mówiąc o rozmaitych typach dualizmu, które możemy znaleźć w literaturze filozoficznej, ale także i poza nią, ponieważ założenia dualistyczne mogą dominować w bardzo wielu miejscach, nie tylko zresztą w nauce czy filozofii, ale również i w kulturze, religii czy myśleniu potocznym.